Co to za jajka? Wezmę je, chyba wejdę. Ej, ale jaja. Lekowe legi. Świąteczny kłyski, bo udało mi się zaliczyć. Spacerowałem sobie, patrzcie. A musiałem przystać. Jajkowe legi. Nie no, bez kitu. Ale jaja. Teraz to, żem poleciał. Jajkowe legi mi się udało pić, ale sedianka. To ten najnowszy kłeścik. Ja, dziękuję, jaka soda. Ale teraz to mam moc. Widać nawet, jak wywernę ostrociskom. Pocisk jest na maksa. Kurde. Wow, wy też możecie tego questa zrobić. Widzicie, jak idzie się na Ork Fortece? Można tego questa sobie zrobić. Bardzo ciekawy questik. No, a ja sobie tu ogólnie spaceruję, widzicie. Cieszę się, że mam nowe legi. Sobie spaceruję. I tak patrzę miejscóweczki dawne z faku. O, towarki zbieram. I dużo zebrało się. O. Tutaj draczki rozwalamy. Stara, dobra miejscóweczka. Kiedyś pamiętam, jak tu się ciskało, to naprawdę. Stare czasy tibijskie się przypominają, bo to zawsze tylko na faku i fajnie. O, tutaj też są bragi, no i ogólnie to zaraz popatrzymy w komentarzach, co piszecie. Ciekawego. Co wy tu piszecie? O, prezes kozaczka, solóweczka, no wiem, to walczyłem na Kazordonto solóweczkę. Wesołych świąt, Aurites. Barszomal, również życzę wesołych świąt. Aurites, Pondites. Co to za muza? Sety puszczałeś? Nie, ogólnie to puszczam muzykę na darmowej licencji. Z YouTube Studio, ale zawsze wybieram takie lepsze seciki, żeby nie było jakiejś lipy. Tego muzyka jest specjalnie selekcjonowana na odcinki przeze mnie. Jaka jest twoja ulubiona miejscówka na fan? No ogólnie to bardzo lubię sobie spacerować po Ork Fortece. Kiedyś dużo grałem i to jest moja najlepsza miejscóweczka, tak pospacerować, ale i tam ogólnie najlepiej się zarabia, hajsiki. No nagrywałem zatopioną kopalnię Robson Isle. O! Isle of King, Club Dark Cathedral. Dobry pomysł. Battery Elementale to ciekawe, kiedy się pojawia na tym Old Love Camp. Super, że nagrywasz miejscówki do fat. Ja tam myślałem, że mogę tylko na poch chodzić. Nie no, gdzie tam na poch? Możesz chodzić gdzie chcesz, abyś miał pomysły. Jestem właśnie tym luzikiem, co nigdy nie miał faka. No widzisz, tak jak ja grasz. Nie no, mobem jestem i nawet nie wiedziałbym, co na paku robić. No, nauczyłbyś się, jakbyś miał, ale masz rację, szkoda hajs mordować w gry. Na światach oceną fieldy, które rzucają gracze, nie zadają obrażeń innym graczom, czy tobie? Także możesz ich nawrzucać i potwory nie będą znikać. Ja no to o tym myślałem właśnie. Tylko mi trochę szkoda kasy było, bo drogie te fieldy są. Mógłbym rzucać, te losty by mi nie znikały przynajmniej. O, idziemy na następną miejscóweczkę, może zobaczę, wysok Blood Wolfy te. Niech dobrze leci, o te, jakieś itemki, można ładnie zarobić. O, bestiarkę na Robson Isle robili. O, to długo schodzi, taki challenge dla mnie. Bestiarka? O, ale bym długo tą bestiarkę robił, ja dziękuję. Nie wiem, czy mi się chciało tyle grać. A to wiem, że tam, ale to rzadko kiedy przy Abdenwiel, ta miejscówka pod nazwą Forsaken Mine. Rzadko kiedy tam się respią przy Abdenwiel Dreadwormy. Przeważnie to są cyklopy, forest fury albo rorki. A losty i Dreadwormy to bardzo rzadko. O, nie ma tu widzę miejscóweczki, tylko mi się spoko content, dzięki. No te. Opcja, aby wybierał konkretne itemy na autolocie, to jest na pak. No tak, na pak, na pak. Dlaczego nie skuruję z dragów nożykiem? Nie wiem, bo zawsze zapomnę nożyka z depo wziąć. Ty sobie zobacz, ile waży rower elektryczny. Według mnie to fajna zabawka, ale na długie trasy absolutnie nie. No nie wiem. Rower taki waży elektryczny, 30-40 kg.
Mój szosowy rower waży gdzieś około 10,9 kg. Na górskie jest 18. No i górskie mi się wcale gorzej nie jeździ jak szosówką. Więc elektryczny nie jest taki najgorszy tam. Trochę kilo więcej, co to tam takiego. Dawaj teraz na water elementale na foldzie. O, postaram się tam wybrać. Teraz idziemy na kolejną miejscóweczkę. Super, widzieliście, tam już nie było tych glom wolfów. Ale idziemy teraz na... Na co? Zaraz się dowiemy. O. Przycisto zbrojko biegam, dlatego ja zarzuciłem sobie. Życzę wam ogólnie wesołych świąt i mam tu dla was taki wierszyk przygotowany. Dzisiaj z rana bez gadania, bierz się do jaj malowania. Maluj wszystkie bez wyjątku, i te z majtek, i te z wrzątku. Taki wierszyk wesołych świąt. Malujcie jajca. Patrzcie tutaj, jak ciskam na maksa na wewernikach. Tutaj zwiedzam wszystkie swoje dawne miejscóweczki. Tu kiedyś patrzyłem, jak taki pros expił. Mówię, ale pros. Jakiś tam 80 chyba druid był expił. Ja mówię, kurde, jak mi szybko idzie. A teraz? Żebym z łukiem przyszedł, to na lajciku bym je rozwalał. A tak też, co to jest tam? 3 hiciki i leży. Kurde. Jest repotnięcie Aurita, sami widzicie. Ogólnie oglądajmy inne postacie, no ale dużo trzeba dać za postacie. Zrobię może oddzielny odcinek, jakbyście mieli ochotę. O moich typach postaci, jakie można kupić niedrogo, fajne, bo tak sobie na razie obserwuję. Jaką postać najlepiej sobie by było kupić, o tak, żeby pomucić jeszcze. No i ogólnie to dziękuję za obejrzenie odcinka. Dawajcie komentarze, subiki, łapki w górę. Najważniejsze łapki w górę, to lepszy zasięg będzie. O, nie mogę tu wejść, szkoda. Nie wiadomo, co tam było. No. I kupujcie dzisiaj Tatry, bo już jutro sklepy zamknięte, dlatego Tatry sobie dużo nakupujcie. Cześć!